Cześć, cześć. Witamy w kolejnej podróży. Tym razem do Czech. Czyli ahoj. Ahoj. Oczywiście na samym początku, bo mi zwracacie na to uwagę, trzeba przypominać o subskrybowaniu kanału i o lajkach, tak? No też chciałbym, żebyście umieszczali w komentarzach wasze uwagi. A teraz jesteśmy w Arzbach. Bardzo austriacka nazwa. Bach. Właśnie tutaj, skalne tak. Miasto w Czechach. Tak. Bardzo blisko granicy Polski. Fajnie się przejeżdżało w ogóle przez tą część polską. Taka bardzo wąska granica, wręcz taki szpaler zrobiony. Myślałem, że tam będzie wszystko zamknięte. Dwa auta raczej nie są możliwe. Nie. Żeby przejeżdżały tamtędy. Nawet mijanie się było. No i co jeszcze? Wejście kosztuje 240 koron za osobę dorosłą. A no i przede wszystkim blisko. No co teraz jest ważne, że przy tej całej pandemii jest bardzo mało ludzi. Jakie napisy na tym ramach? Jak wejście do Narni. Idę. Normalnie można było sobie czaszkę obić. Zobacz do góry. Trochę ciasno. I to trochę tą Petrę przypomina. Petrę? Jordanię, no. Albo jak się nazywała we Władcy Pierścieni kopalnia? Moria. Moria. Tak, jesteśmy w Morii u Gimliego. Tak powtórzę z autorem, to jest niesamowicie. Zobacz, to jakie tam skalne, tak? Jak tam duża myszka musiała być. Oj. Myślałem, że... Duży kot. O nie, ty tam jest myśla dziura. Aha, okej. Okay. Okay. No, dobra. Będę mała. Uwaga. Ciekawe. Wejście do Morii. Myśla dziura. Uwaga, schodek. Uwaga, schodek, dobra. Uwaga, schodek. Teraz więcej schodów. Tak, teraz więcej schodków. O, mordę. Tak. Okay. Dobrze, że w dół. No, poczekaj, ja się... O kurde. Powiem szczerze. Ciekawe, jak będzie na końcu. Będę musiał zdejmować plecy, czy nie? Jak myślisz? Porzucisz go mnie wyżej. Nie? Dawaj, dawaj. A co, boisz się? Tak. Klaustrofobii dostanę. Nie, żartuj. Tylko ciasno, ale nie i zimno od tych skał. O Jezu, jak to zimno. Mogę cię przytulić, kuźwa, jak ja wyjdę. Poczekaj, kubki. Nie, dobra, słuchaj, poczekajcie. Dobra, zajmij kubki, bo się zakleszczyłem chyba. Dobra. Poczekaj, nie, jeszcze. O, w mordę. Poczekaj, jeden nie, spad. Bo to jeden spadł. Dobra. Dobra, jest, okej. Okay. Masz drugi? Mam dwa. Dobra, wychodzę. O, mam go. Trudno. Jest. Nim było więcej wody. Ojej, trudno. Nim była nadzieja. Są straty. Dawaj, przelewamy. O, no tak. Szybko, szybko. O tak. Dobra, daj, ja trzymam. Za co? Oj, daj. Okej. Okay. Piękna sprawa, o jest. Dobra. A oddaję różowe. Oddaję różowy. Widzicie, takie są. Strat w myślej dziurze, w takim mieście, to w przypadku kolida to ciężko jest zachować nawet 2 metry odległości od siebie. A sceneria jest taka, jak z Władcy Pierścieni i jaki film tu był nagrywany? Narnia, tak? Czy nie wiem, która część akurat, ale możecie sobie posprawdzać. Tych części jest chyba 7.
czy 6, więc w którejś części na pewno jest. Tutaj ta sceneria, zbudowana przez naturę. Szlak niebieski to jest 3 godziny. Tu można sobie pochodzić. A naprawdę jest niesamowicie. Powtarzając za Kasią. Bajkowo. No niestety nie można tu latać dronem, bo jest to rezerwat. Taki mały wodospadzik. Fajne miejsca, cisza, spokój. Tak. No nie, my chodzimy góra, dół, góra, dół. Jak zwykle pod prąd, wszyscy inni w inną stronę chodzą. Taki mały labirynt. A tak, dochodzimy do jeziorka, ale tak? Trochę wąsko. Trzeba uważać na nogi. Węże. Złapcze już, bo gdzieś miał. Tak. Pięknie lądowanie. W wodzie. Ahoj. Po raz który ahoj. Tak, teraz już z mniejszą energią przeszliśmy kawałek. Kawałek? Kawałek wspinaczki górskiej. Nie mów Bogu, o czym marzysz, tak? Bo spełni twoje marzenia. Ja się dzisiaj właśnie tak czuję. Chciałam się wspinać po górach, no to się wspinam. Znaczy, no nie jest to taka profesjonalna wspinaczka, tak no, powiedzmy, dla takich emerytów, przynajmniej jak ja, tak? Ale troszeczkę pochodziliśmy po górach. Po schodach. W górę i w dół. W górę i w dół. Tak, fajne naprawdę to są te miejsca. O, no zastanawiam się, czy tutaj w ogóle można zabłądzić. Znaczy, gdyby nie było tych karteczek, kierunkowskazów, drogowskazów, jakby to zwać, to myślę, że chyba tak. Mhm. Takie błędne skały, prawda? Mhm. Mhm. No wysokie są, bo są wysokie, tak mówią, do 100 metrów. Tu gdzieś mamy wejść na tą grań, ale na razie jeszcze szukamy wejścia. Ale innych żeśmy zaliczyli przy okazji. Tak, tak, za nami jeziorko, tak, o, tak widzicie, tam można pływać łódkami, jest taki flisak czeski, który tutaj sypie dowcipami, żartami. O kurde. Jeszcze troszkę. No. Tak. Mieliśmy małe marzenie zobaczyć wodospad. Okazuje się, że nie działa. Z przyczyn technicznych, to nie o to chodzi, że nie działa, bo nie działa. Tylko tam było napisane, wodospad z przyczyn technicznych jest zamknięty. I ogłaszamy konkurs. Jaka jest przyczyna techniczna zamknięcia wodospadu? Niedziałania. A niedziałania, bo on tak. Jest otwarty, tylko nie działa. Tak, za nami on jest bardzo ładnie. W ogóle bardzo ładnie tutaj jest. Tak. Nie wiem, jak mam to wam pokazać, bo to z góry, z dołu jest zupełnie inaczej. Ciemne przejście tajemne, żeby tu wejść, tam się trzeba zagłębić. Będziemy szli. I uwaga, z tych skał wypada Gimli. Pokaż skały w ogóle. Może tak skały? Tak skały, o, 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 o. I uwaga, Gimli jest. A gdzie Legolas? I oczywiście, jak zwykle, to wszędzie to był Izik, to był pan Miller. Ja nie wiem, wielka miłość nieskończona na skałach zostawia swój ślad. Tak, a to jest właśnie niedziałający wodospad, ogromny. A pilnuję go.
Mister. Wolfgang Goethe. Fajna miejscówka, nie? Zaczekaj, ten. Co? Taka na dolna górze zmierzch, nie? No widziałem. Nawet ten. Brama, ciekawa. O. Dobra. Kolejne schody? No, to miał być film drogi. Znaczy nie, to nie miał być film drogi. No chyba nierealne. O. Kolejne schody, ale jak tu pięknie. Niesamowicie. Fajnie się tak wyrwać od miasta. Na chwilę relaksu. Ale paradoksalnie jesteśmy w mieście, tylko stan. No trzeba się trochę natrudzić, żeby tu wejść. Nie polecam piwa na samym początku, przy wejściu. W ogóle. Tam z tyłu za nami jest skała, która się nazywa Kochankowie. Tak, zakochani. I oni są... No to co właśnie, o co no, tam. O. Właśnie. O kurczę. No. Jeszcze tam w dół trzeba zejść trochę. Z panoramą. Kasiu, żyjesz. Żyję. Dziękuję Bogu, że tu dotarłam. Już drugi raz tego wyczynu nie muszę pokonywać i robić. Dlaczego? Pięknie tu jest. Nie no, jest pięknie, to nie no, niezaprzeczalnie. Chciałaś tu z dziećmi wrócić, to co zostaniesz na dole, a dzieci pójdą same? Ale tu są zmaczki, przecież dotrą. Tak, za nami wielka panorama tych skał. Tam gdzieś jest rusałka. Tam gdzieś jest gilotyna. Tam gdzieś jest... Jaka jest rusałka? Co ty no, tu jest rusałka, a. Tu jest krokodyl, tam gdzieś jest. Tam gdzieś, o, tam gdzieś jest krokodyl, tam jest rusałka. A tam jest flaga Czech na samej górze. Tak. A, serio? No serio, tak zażartowałem sobie. Naprawdę jest. Ja nie widziałam. Fajne miejsce. Starosta. Kasiu. Co to jest? Starosta. A to i będzie gdzieś starościna. A jest, nie mam z tym razem. Ja nawet wiem, które jest które. Tak? A co siusiaka ma? Starościna. Nie. Ona jest po prawej, on jest po lewej, bo on taki posępny. A, że facet jest posępny, tak? Ona jest taka... No, ona też, ale... Ojojoj. Ja teraz będę bardzo uważał. Powiem wam, uważajcie, za mną idzie Kasia, bo jak spadnie na mnie, to się znajdziemy tam na dole. To biegnę! To nie miał być film drogi. Niestety nie da się. Ale powiem wam, że nie wiem, jak wam to pokazać znowu. O, tak pięknie, o, trochę w dół idzie. Ale jak tu jest stromo. A to z pozycji... tylko jedno. Że żeśmy bardzo wysoko i stromo wchodzili. Tą drogę to jest dużo lepsze. Ta w dół? Tak. Nie, fajnie tutaj przyjechać na cały dzień. Mieliśmy tylko 3 godziny być, a już... I co, Kasiu, chcę ci powiedzieć? Znowu idziemy w górę. O, ale jak w górę? Jak się... Tak, nasz pobyt w w tej miejscowości, którą... Adrspach. Tak. Nie skończył się na tych 3 godzinach, tylko troszeczkę więcej. Warto tu przyjechać na cały dzień. O, pięknie, tak, pięknie. Tylko naprawdę trzeba się wygodnie ubrać, to nie jest spacer na pobrzegu. Fajne miejsce, naprawdę kupa fajnych skałek, no można się trochę pogłupiać, fajnie to wszystko wygląda, chodniczki. Tak można, o takie, jak to ktoś powiedział, zieloną herbatę kupić i my to dzisiaj to pewnie... To są ciasteczka czekoladowe. Do herbaty, tak? Ciasteczka, to był taki przenośnia, że będziemy dzisiaj wieczorem spożywać herbatę z ciasteczkami, tak?
No tak jest akurat. Myślę, że wtedy na pewno nie będziemy chodzić po tych górach. Ale najlepsze jest to, że my te ciasteczka kupiliśmy na straganie przy wyjściu. To były sowy i ciasteczko. Tak. A nam wszystkie sowy poprzewracał, tak się rwał do ciasteczek. No nie wiadomo dlaczego, no, powiem szczerze, nie, trzeba spróbować tych ciasteczek. No dobrze, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, tak, to ważne. I oczywiście tak, lajki i dużo komentarzy poprosimy. Dużo, bardzo dużo. No to lecimy dalej. No lecimy dalej, na razie.